Z tolerancją wśród młodzieży bywa różnie, ale z czego to wynika? Bo rozmawialiśmy przed chwilą z osobą, która cierpi na zespół Tourette'a i ona twierdzi, że to jest niewiedza powoduje taki lęk. Na pewno niewiedza, na pewno brak perspektywy, ale też swój wewnętrzny lęk przed tym, co inne, co różne, nieświadomość i nieumiejętność zachowania się w takich sytuacjach. Wszystko, co obce, powoduje rodzaj dyskomfortu, no bo jak się w tej sytuacji odnaleźć, a może to nam zagraża, może nie. Dlatego bardzo ważne jest, żeby pokazywać różne perspektywy, pokazywać różnorodność i raczej przekierowywać ten lęk i tę obcość na coś, co jest czymś ciekawym, wyjątkowym, z czego wszyscy możemy korzystać i możemy żyć w takim świecie, który jest różnorodny, gdzie każdy może znaleźć miejsce w takiej społeczności inkluzywnej na to, żeby móc wykorzystywać swój potencjał, swoje możliwości na najwyższym z możliwych poziomów. A w jaki sposób właśnie to będzie wyglądało w praktyce? Jak to dzisiaj te warsztaty będą przebiegać i jak ta młodzież właśnie będzie to mogła tak praktycznie tą wiedzę pochłonąć? Przede wszystkim potrzebna jest wiedza i też chcemy o tym mówić. Chcemy mówić ze praktycznego punktu widzenia, dlatego na dzisiejsze spotkanie zaproszeni są przedstawiciele różnych organizacji, stowarzyszeń, fundacji, którzy bardzo praktycznie podchodzą do przemiany tej narracji, na to, żeby budować jednak taką społeczność budującą mosty i współpracującą razem, więc będą opowiadać o swoich obserwacjach, będą zachęcać także do różnych projektów, będą podpowiadać, jak to robić, ale także będą informować i to będzie pierwsza część. Potem będzie panel dyskusyjny, będziemy rozmawiać i właśnie o schorzeniu Tourette'a, będziemy rozmawiać o autyzmie, o różnorodności, o tym, w jaki sposób wchodzą na rynek pracy obcokrajowcy, na przykład w Opolu, a potem wspólnie otworzymy dyskusję i zrobimy kilka ćwiczeń, jakie są nasze postawy, znaczy co takiego jest w nas, że bardzo często różnie interpretujemy sytuację, może niewiedza naszego potencjału, może lęk przed otwartością, może nie wiemy, w jaki sposób rozmawiać, jak się dzielić sobą, jak się cieszyć sobą. Także o tym wszystkim będziemy dzisiaj dyskutować i też to w takich minimalnych formach praktykować. To będzie raczej taka mała tableteczka do tego, żeby wprowadzać to małymi krokami w swoją codzienność po prostu, bo ćwiczenia z empatii, ćwiczenia z otwartości, ćwiczenia z budowania społeczności otwartej i sprawczej, to są ćwiczenia, które należy wykonywać codziennie. Dziś będziemy mówić o tolerancji i czy spotkałeś się już kiedyś z przykładem takim, że tej tolerancji zabrakło? No, jako osoba zmagająca się z zespołem Tourette'a takich sytuacji miałem mnóstwo i niezależnie czy to byli rówieśnicy, czy to były osoby starsze, czy nawet przedstawiciele prawa. A czy zastanawiałeś się, z czego to wynika albo jak temu zaradzić? Przede wszystkim zawsze powtarzam takie jedno zdanie, które kiedyś usłyszałem od znajomego, że tylko niewiedza wywołuje jakikolwiek lęk i agresywne zachowania. Jeżeli ktoś nie wie, czym jest zespół Tourette'a, no to naprawdę nie dziwię się, że może zareagować jakoś negatywnie, agresywnie, szczególnie wieczorną porą, kiedy możemy iść po mieście, a za nami idzie jakaś osoba, która dziwnie się telepie i krzyczy po prostu bez powodu. Więc no może być to naprawdę strachliwe i lękliwe, ale tak jak tylko mówię, tylko niewiedza powoduje takie zachowania. A w jaki sposób takie wydarzenia jak to dzisiejsze podnosi świadomość na przykład młodzieży? Takie wydarzenia podnoszą tą świadomość przede wszystkim dlatego, że w ogóle są organizowane takie wydarzenia. Być może część młodzieży tutaj przychodzi na zasadzie, będziemy gadać o tolerancji, co to będzie, pewnie jakaś nuda. Ale ja zawsze staram się na takich spotkaniach jakoś przeradzać też tę sytuację w żart, w takie sytuacje komediowe, żeby jednak tych młodych przekonać do tej tolerancji i do świadomości po prostu zabawą. No bo jednak jeżeli będziemy mówili coś na sztywno o jakichś konsekwencjach, sypać jakieś regułki, definicje, to ci młodzi tego nie strzają. A jeżeli powie się to do nich, to ich językiem, w ich formie, to wtedy sukces jest bardziej pewny. Tak przynajmniej uważam ja. Dzisiaj mamy jedno ze stowarzyszeń, które wygrało u nas konkurs na tak zwaną tolerancję. Przeprowadza dzisiaj warsztaty, przeprowadza dzisiaj dyskusje z młodymi ludźmi na temat tolerancji, ale głównie na temat tego wszystkiego złego i dobrego, co wokół tolerancji się dzieje. Wiemy dobrze, ile wokół młodych ludzi jest hejtu, ile wokół młodego
człowieka potrafi jedno słowo doprowadzić do depresji, potrafi doprowadzić do problemów psychicznych, do prób samobójczych. Jesteśmy coraz bardziej otwartym społeczeństwem. Młodzi ludzie we wszystkich badaniach są w tej grupie osób najbardziej tolerancyjnych, bez względu na to, czy mówimy tutaj o poglądach religijnych, światopoglądowych, jeżeli chodzi o tolerancję na tle wyznania czy orientacji seksualnej. Dlatego kolejny raz w tym roku ten konkurs na tolerancję cieszy się coraz większym popularnością. I dobrze, bo to temat, o którym często nie mówi się w domu. W szkole, jeżeli szkoła jest otwarta, to tak, natomiast w małych ośrodkach już z tą tolerancją bywa różnie, a młody człowiek jest najbardziej chłonny, ale też najbardziej podatny na wszystko złe, co dotyczy jego odmienności.